Cześć, rozpoczynamy nasze ferie zimowe. Idziemy sobie uliczkami Puerto de Mogán. Jest naprawdę fajnie. Klimat, ciepło, ale te domki robią niesamowite wrażenie z tą roślinnością. A piasek jest taki miękki, słuchajcie, że zostawia ślady stóp i tak miękko siedzi jak po dywanie. Taki tutaj już miejscowy klimacik panuje. Cześć, rozpoczynamy nasze ferie zimowe. Pierwszy raz jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma śniegu i mrozu. Wylądowaliśmy na Gran Canaria w miejscowości Mas Palomas. Znajdujemy się teraz na plaży. Jak widzicie, pogoda jest bardzo fajna. Świeci słońce, jest około 20 stopni. Jest przyjemnie, dość ciepło w słońcu. Gdy słońce zajdzie, no to trzeba bluzę założyć, ale gdy słońce wychodzi, to jest naprawdę bardzo przyjemnie i ciepło. I witamy się z Wami serdecznie, będziemy zdawać Wam relacje i przedstawiać Wam ciekawe miejsca na wyspie podczas naszych ferii. Plaża jest dość duża, szeroka. Z jednej strony kończy się słynnymi wydmami. Nie potrafię powiedzieć teraz ich nazwy, ale uczę się i Wam wtedy powiem. Plaża znajduje się pod takim klifem, więc jest dość strome zejście. Można zejść takimi schodami, których widzę tutaj jest co najmniej dwa. Jedne znajdują się tam daleko, drugie są tutaj bliżej. No i trochę się nimi schodzi, lub można też zjechać windą, która znajduje się w tym żółtym budynku. W nim jest między innymi pasaż handlowy, chyba jakaś restauracja, też jakiś oddział policji. I potem trzeba zejść kawałek pod tymi schodami, jest to gdzieś, nie wiem, połowa tego, co normalnie, może 1/3. Ta winda zjeżdża dwa piętra w dół. Cała plaża jest takim zakończona takim klifem ze strony brzegu. A tutaj już mamy ocean. Woda dość zimna, ale są osoby, które się też kąpią. Na plaży mało ludzi, jesteśmy poza sezonem i to widać. Ale dzięki temu dzieci mają dużo miejsca. Natalka może sobie tutaj nawet pobiegać. Witajcie ponownie. Postanowiliśmy wybrać się do Puerto de Mogán. Jest to jedna z atrakcji polecanych w internecie. Malownicze miasteczko z takimi wąskimi uliczkami, w którym znajdują się takie same białe domy z kolorowymi paskami, które porastają liczne kwitnące kwiatki, więc wygląda to podobno bardzo malowniczo. Miasteczko jest bardzo klimatyczne, z tego co wyczytałem. Jest tam też plaża, jakieś restauracje, więc być może coś zjemy. Mamy tam 20 minut i poruszamy się drogą GC1. Jest to główna autostrada na Gran Canaria, która ciągnie się z Las Palmas, z koło lotniska, przez Mas Palomas aż właśnie do Puerto de Mogán. Z Mas Palomas jest to droga dwupasmowa, która wije się między górami, przecina je licznymi tunelami, ale jedzie się całkiem dobrze. Ograniczenia, jak widzicie, do 100 km głównie na godzinę. No i cóż, do zobaczenia na miejscu w kolejnym wejściu. Dojeżdżamy do Puerto de Mogán, miasteczko faktycznie malowniczo położone w takim wąwozie między dwoma górami.
Jest dość ciasno, ale faktycznie chyba będzie pięknie. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Teraz szukamy jakiegoś miejsca parkingowego. Udało nam się znaleźć miejsce postojowe dopiero nad portem. I szykujemy się, sparujemy krewem i zaraz ruszamy na miasto. Idziemy sobie uliczkami Puerto de Mogán. Jest naprawdę fajnie. Klimat, ciepło. Ale te domki robią niesamowite wrażenie z tą roślinnością. Ona taka jest już głodna i chciałaby coś zjeść. No jestem strasznie głodna, bo ja na plaży jadłam jakieś mikrożarcie. Ja chciałbym lody! A Michał chciałby nabrać lody. Zresztą Adaś na lody też zamówił same lody. Także dzieci nasze żywią się lodami. Słuchajcie, faktycznie atmosfera i klimat tu jest niesamowita. Idziemy właśnie przez pierwszą uliczkę, która z portu prowadzi. Białe domki z kolorowymi paskami. Białe. A paski żółte, niebieskie, czerwone. It's been so long I didn't see you on my. You change a lot, you look a different guy. I can't stop thinking about you since last night. Do you feel the same? Feel the same? Feel the same? Feel the same? Imagine if we did it right. Yeah, I feel. Słuchajcie, doszliśmy tutaj do kanału, który rozdziela Puerto de Mogán na dwie części. Łączy je taki niebieski mostek, przez który za chwilę będziemy przechodzić. Na tu macie całą panoramę z plażą. Teraz znajdujemy się na mostku, który idzie przez kanał. Z jednej strony wychodzi do zatoki, do morza, w drugiej wpływa do miejscowości. A Michałek znalazł kłódki, które ludzie zostawiają tutaj. Po co? Jak się po prostu będą rozwodzić, to że pójdą, to że jeden pójdzie do tej kłódki, będzie miał stronę. No może się nie będą, Michałku, rozwodzić. Po to zostawili kłódkę, żeby pojeść together forever. Słuchajcie, teraz idziemy promenadą. Po prawej macie plażę, na którą za chwilę zapewne wejdziemy. Na po lewej restauracje, które się ciągną wzdłuż tej promenady. Słuchajcie, teraz jesteśmy na plaży w Mogán. Natalka biega. Tutaj piasek jest miękki. Chyba jest to sztuczna plaża przywieziona, utworzona tutaj w zatoce. Ale bardzo przyjemne, łagodne wejście do wody. Mało fal w stosunku do Mas Palomas. A piasek jest taki miękki, słuchajcie, że zostawia ślady stóp i tak miękko siedzi jak po dywanie. Ja idę po twoich... Zobacz! Moje stopy odbijają. Pokaż, Michał, jak twoje stopy się odbijają. Zobacz, o you have your way. And it's making me weaken. You and your status walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do when no one. Michałku, co tam znalazłeś? Łódkę z czym? A. Jest otwarta kurka. W środku są butelki i plastiki. To jest chyba jakaś łódka, która promuje recykling odpadów. Tu nawet coś mamy napisane. Dobra. Nie, kamyków tam nie wrzucaj. Tam było. No to widocznie ktoś wrzucił, ale to nie wrzucajcie tam kamyków. Chciałbym się tu stanąć.
No chyba stanąć możesz, bo jest dobrze przymocowana. Teraz zmierzamy powoli na falochron. Mamy tutaj taki napis Mogan. Dzieci oczywiście już go będą okupować. Natalka, stawaj przy literce N, a Michałek przy M, a Adaś przy A. No. Adasiu, chodź. Teraz jesteśmy nad tym kanałem, tu jest taki placyk. Dzieci znalazły pomnik jakiegoś miejscowego pana. Robią sobie z nim zdjęcia. A Natalka robi wygibasy. Taki tutaj już miejscowy klimacik panuje. Dotarliśmy właśnie do portu. Idziemy sobie nad morską. Po nazwijmy to promenadą. Obok są restauracje. Mogan. A dzieci poszukują lodów. To jest ich cel teraz, żeby znaleźć lody. Po pizzy należą się lody. Tata, mamy pojechać na lody, jak nie, to ja się zapłaczę. No właśnie, dzieci się zapłaczą, bo nie zjedzą lodów. Słuchajcie, taka jest tutaj przejrzysta woda, że widać nawet pełno ryb. Jest ich tu mnóstwo. I powoli idziemy już do samochodu i będziemy jechali do Mas Palomas. Po drodze zahaczyliśmy o Tauritos. Niewielki chyba zespół hoteli, tak to można nazwać, niewielką plażę, z której można obserwować zachód słońca. Wszystkie hotele na zboczach skalnych. Słucham, Michałku, co się dzieje? Fala. No, duża fala? Tak. A tato, jeszcze jest większa, zobacz! No, widzę. Dobra, słuchajcie, my się już powoli będziemy zbierać. O, jeszcze mamy kawałek drogi na apartament do Mas Palomas. A jeśli podobał Wam się filmik, to dajcie łapkę w górę i suba dla kanału. Na razie, do jutra.